Pokażę wam na szybko, jak wymienić pasek w Moto 500. A więc, no najpierw musimy ściągnąć obudowę. Ja już swój wczoraj odkręciłem. W zasadzie nie wymieniam paska, tylko chciałem sobie wyczyścić. No jak czyszczę wszystko, to wyczyszczę też wariato. Bo tu jakiś czas temu miałem problem ze szczelnością. To wam jeszcze pokażę taki pro tip. Tutaj na łączeniu jest taki jajowaty kawał plastiku, łączy się z gumą. Jest bardzo blisko tłumika, więc to ciepłe powietrze deformuje ten plastik i z tego jaja robi się tutaj taka szczelina. I tędy wlewała mi się cały czas woda, ja to jakiś czas temu zobaczyłem i po ostatnich topieniach no, okazało się szczelne. Co zrobiłem? Trzeba to odkręcić, wyciągnąć, trochę wygiąć ten plastik z powrotem, żeby wrócił do kształtu. Ja na przykład z takiej rury, no nie wiem jaką ona ma średnicę, no z takiej konkretnej, to już musicie sobie coś dobrać. Wyciąłem taki kawałek, ten kawałek sklepałem młotkiem, no okazał się za duży, więc wyciąłem jeszcze taki kawałek, sklepałem go jeszcze bardziej, tak żeby wpasował mi się właśnie w ten kawałek. Jak wsadziłem, no to wszystko nabrało z powrotem kształtu, zakręciłem opaską i z powrotem jest szczelne. No ale wracając do CVT, żeby wymienić pasek, trzeba odkręcić te dwie śruby. I tego nie zrobicie najprawdopodobniej bez jakiegoś udaru. Ja próbowałem tu coś klinować, wsadzałem jakiś taki, miałem specjalny stojak sobie zrobiłem i tak mi się tu ukruszyło, że to jest wyważone, no to musiałem odbić z drugiej strony jakiś podobny kawałek. Nie wiem, chyba nie ma bicia, no aż tak nie jest wyważone. No ale jak już to odkręcicie, to jest nasadka 32. Łapiecie sobie tutaj za wariator. Ściągacie bydlaka. W środku są rolki. Tu są te takie suwadełka. To trzeba bardzo dokładnie wyczyścić. Fajnie schodzi płynem do mycia felk. No bo to jednak pasek, więc jakiś tam gumowy osetnik podobny do felk. Fajnie, bo tutaj popsikałem pędzelkiem, wzruszyłem i z powrotem błyszczy. Jest tu lejka. I teraz najbardziej bałem się tego talerza, bo to jednak ma jakieś sprężyny w sobie, że to mi wyskoczy, ale jak się okazało, nic tu nie wyskoczy, bo to jest wszystko pozamykane. Wyciągacie sobie talerz, wyciągacie sobie stary pasek, wsadzacie nowy. One mają tutaj gdzieś strzałki narysowane, w którą stronę ma iść. Więc tutaj strzałki pokazują, że idzie w tą stronę. Czyli bierzecie nowy pasek, wsadzacie go z powrotem tu na miejsce, strzałkami do przodu, bo on się kręci w tą stronę. Ja na przykład robię tak, no bo trzeba go tu wsadzić z powrotem. Ściskam sobie kolanami, biorę coś, może nie młotek, o, szczotkę drucianą. Próbuję go tu wklepać. Najbardziej jak się da, dlatego że inaczej nie będzie chciało to wejść tutaj. Wsadzamy z powrotem, oczywiście można to sobie wyczyścić, przedmuchać. Wsadzamy z powrotem na wieloklin. No wajze. O, weszło na wieloklin. Mamy tu leję, ale ona nie będzie chciała chyba tu wejść. A nie, weszła. I teraz trzeba wsadzić głębiej ten pasek, bo jak dokręcicie z powrotem ten złożony i umyty talerz, jakieś błota już naszło, to on nie będzie chciał dojść do końca i tu nie złapie wieloklinu. Jak go teraz dokręcicie, to albo nie dojdzie do końca, albo przemieli wam ten wieloklin i już nie będzie chciało to pasować, na potem przez sprzęgło, dzwon weź to wymienię. Więc ja na przykład zrobiłem tak, bierzemy coś, co nie poniszczy tego wszystkiego i próbujemy przetoczyć. Przetoczyć to jak najgłębiej. Czyli na przykład to, a potem może spróbujemy młotek. Młotek chyba za gruby.
No widać, że ten pasek już wchodzi coraz głębiej. Szczotka. Jak tu się zrobi luźno, także ten talerz będzie miał prawo wejść tam kawałek głębiej. Oczywiście jak teraz przekręcicie, to ten pasek zacznie wam wypadać. Starajcie się tego nie kręcić. Ale widzicie, pokazał się wieloklin. Więc to jest już ok. Można wyczyścić, oczywiście można też wcześniej było to zrobić. Wyczyścić ten gwint. Nałożyć kleju. Ja używam czerwonego, bo jakoś nie ufam tym niebieskim. Czerwony to jest ich moc. Czerwone są mocne, niebieskie są trochę słabsze. No ale jak już pokażę wam się ten wieloklin, wszystko jest gotowe do skręcenia. Układamy to. Kurczę, jeszcze trzeba to uciąć. Nakładamy tego kleju. Tak, nie za dużo, nie za mało. Chyba dużo. Bierzemy nakrętki. O, też jakieś uwalone. Wkręcamy, to nam się ładnie to rozprowadzi. Sprawdzamy jeszcze raz, czy ten wieloklin tam siedzi. Bo potem robią się jaja, że ten pasek lata, cewka nie chce jechać. A to dlatego, że tu jest źle dokręcone. Dajemy następny. Łapiemy jeden. Łapiemy drugi. Można dać mu się zakręcić. Więc żeby to na pewno tam dobrze wskoczyło. Ładujemy jedną śrubę. Ładujemy drugą śrubę. I można upalać dalej. Także to nie jest nic skomplikowanego. Nie ma żadnego filmu, robiłem to tak naprawdę na żywioł wszystko, ale się udało. I to teraz pokazuję wam.